Siemka, witam Was serdecznie. Dzisiaj ten dzień, w którym ogłosimy zwycięzcy nagród, którzy brali udział w konkursie świąteczno-jubileuszowym. Serdecznie dziękuję Wam za liczny udział w konkursie świąteczno-jubileuszowym, jak również jeszcze raz dziękuję za życzenia świąteczne dla mnie i dla całej ekipy Team Odkrywca Historii. Pierwszą nagrodę, czapeczkę, wygrała osoba, która zamieściła komentarz. Bardzo krótki w przekazie, ale taki dający do myślenia i prawdziwy taki z życia. Jest to komentarz Przemka, który napisał, że najlepsze jego znalezisko to żona, którą poznał na zlocie. No i niby nic, a jednak bardzo ciekawy komentarz pokazujący, że jednak nasza pasja łączy ludzi. I tutaj serdecznie dziękuję Przemkowi, który otrzyma za tą wypowiedź, za ten komentarz, czapeczkę z logo Ewolucji. Drugą nagrodą w konkursie była do wygrania oto taka polówka z linii premium, pięknie zdobiona białymi wstawkami i sygnowana logo Odkrywcy Historii. Polóweczkę tą wygrał Robert Salwowski, który, jak tutaj pisze w tej swojej rymowance, jest to częstochowskie rymowanie, które opowiada taką historyjkę, wejście do konkursu, troszkę opowieść o poszukiwaniach, troszkę też o jakichś przedmiotach, które znajduje, i pisze to w formie takiej rymowanki. Zachęcam Was do przeczytania tekstu, a pan Robert Salwowski wygrywa koszulkę premium. Serdecznie gratuluję. Kolejną trzecią nagrodą, która była do wygrania, jest zestaw, koszulka, naszywka plus pudełko z logo Odkrywcy Historii. Tak wygląda ten zestawik. Już otwieram stronę i pokazuję. Koszulka z logo Odkrywcy Historii, naszywka duża, ładna i do tego pojemnik na monety. Zestaw ten trafi do pana Wojtka Białka, który w komentarzu opisał zabawną historię, jak spotkał się z łosiem i co się wydarzyło. Zapewne większość z nas, detektorystów, miała podobną sytuację, tym bardziej cieszymy się, że skończyła ona się bardzo dobrze. No a ja serdecznie dziękuję za udział w konkursie i gratuluję wygranej. Ten oto diger nożołopatkę wygrywa osoba, która zamieściła komentarz o treści mówiącej nam, jaką przeżył przygodę, przebywając na urlopie nad morzem. Pod koniec wyjazdu, kiedy chciał się pożegnać z morzem, jego znajoma zgubiła obrączkę, którą później wspólnie wszyscy szukali. Pan Mariusz Czarnecki wygrał digera. Serdecznie gratuluję. Kolejną, ostatnią już nagrodą w konkursie do wygrania był zestaw, koszulka, naszywka i pudełko do monet z wizerunkiem detektorysty. W taki sposób prezentuje się ten zestawik. Ładna koszuleczka z logo detektorysty, do tego naszywka średniej wielkości i pudełeczko do monet. Ten zestaw trafi do osoby pod nickiem Fantak Oficjal. W komentarzu osoba ta opisuje sytuację, kiedy szedł razem na polu ze znajomym. Znajomy wyciągnął koło niego z ziemi 10 marek, natomiast kolega, autor tego komentarza, znalazł ładną niemiecką odznakę. To jest to, co najbardziej lubią detektoryści. Gratuluję znalezisk i wygranej w postaci zestawu detektorysty, koszulki, pudełeczka do monet i naszywki. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział w konkursie. Osoby, które wygrały poszczególne nagrody, bardzo proszę o kontakt mailowy
Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku.